Siemano widzowie, dzisiaj jesteśmy na nowym torze, tutaj stara ekipa, kurczę, jest Konrad, Payson, Bartek właśnie wjeżdża. My się teraz powoli rozpakowujemy, bo się nie spodziewaliśmy, że tu tyle osób jest. O, jest i Maciek, zaraz przyjedzie też Maciek, drugi chęciu wjeżdża właśnie na tor. No jestem w szoku, bo my tutaj taka amatorka, tutaj widzę dużo bardzo profesjonalnych zawodników. To znaczy tych my, tak? No, tak, my, nas trzech, zaraz dwóch kolejnych wjeżdża, nie będziemy jeździć. Po ostatnim wypadzie fajnie było, także raczej myślę, że tragedii nie będzie, że tutaj wiochy nie zrobimy. Myślę, że fajne będzie latanie, ale pierwsze wrażenie to, no bo pierwszy raz jesteśmy na tym torze, to jest tor MX w Nowodworze. Dzisiaj będzie latanie, myślę, grube, no fajnie się zapowiada. Taki tor ten jest już dosyć mocno profesjonalny. Z tego co słyszałem, to był jakiś dosyć niebezpieczny, ale teraz jest zrównany, także myślę, że będzie spoko. Kto chce jechać z nami jazdę ciągu 15 minut, może w ten sposób podnieść rękę do góry. Dobra, żebym wiedział, ile nas jest. W takim pochyleniu po dziurach spróbuj, ten tył inaczej w ogóle glej, nie podskakuje tak. Ty, ale taki jest fajny, mięciutki. Właśnie on taki pływający, jest miękki, ale klej. No, ale o tu... Jak w zakręcie to jedziesz jak po równym. Właśnie jak po równym, no. Jedę samo po patykach, jadę czy po czym. Normalnie wszystko w tam w tym woziku u siebie przez takie kamienie. Mi się tak lekko w pochylenie, no. I w te kamienie, bubuch, nie? No to przodem bardziej czułem, a tył to tak jakby... No gładziutko, kurczę, o tutaj o specjalnie jakieś kretowisko, muldy najeżdżałem, to jakbyś, kurczę, normalnie i opona jeszcze fajnie trzyma, ale hebel to kurde pięknie, to stopale to kurde. No, jaką stopkę dojechałeś? No? Stopkę jaką dojechałeś, czy miałeś tak? Najlepszego modelu. Jakaś customowa stopka. No, najlepszy model, 24. Odmodzony model. Nasz, proszę bardzo, nasz serwisant tutaj przyjechał, kurczę, z zawiasem całym, kurczę, z ekwipunkiem. Zmieniamy tutaj, kurczę, u mnie zawias, łamorek. Dobry, nacieknący. Mój nie cieknie, ten cieknie, także tamty jest dla mnie za dobry, także musimy wymienić. Taki gorący. No kurwa, a żeś kurwa jechał. No człowieku. A to nie są takie same, czy to tylko kolor taki sam? Ale twardzio. No! Małeś, co się uginasz? No! Dobra, zrobimy teraz test tego amortyzatora. Zostajesz na ziemi? Tak ona, ty! Bartek tutaj, kolejny amor. Może no, dzisiaj jak... Prawdziwi zawodnicy, kurde. Stosowywanie zawiasu do warunków na torze, do stylu jazdy. No powiem wam widzowie, dzisiaj nie ma miękkiej gry. Dzisiaj jest ogień, kurde. Ale trzeba się pokazać. Cała tutaj śmietanka z Lubelskiego się zjechała. No musimy zachowywać poziom. Dobra, idę teraz ja chłopaków trochę ponagrywam. Zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle ekip dzisiaj. Na tym zawiasie, co pojeździłem przed chwilą, to kurde, jest różnica. Robiłem parę kółek z taką prędkością, która po torze nie jeździłem, także teraz się wyjeździłem i trochę ponagrywam. Czyli pole shot. Tyle się dzieje, że nie wiem, gdzie mam stanąć.
Te fagasy od nas po jednym kółku zrobiły i tyle. Tam stoją na górze, pokazują na mnie palcem chyba, ale nie wiem, o co im chodzi. Co, jak oceniasz dzisiejszy wypad? Dla mnie zajebiste, tylko że ciężki tor. Ciężki? Ciężki tor. No, ale no, można wyszlifować sobie, kurde, umiejętności. No, trzeba tam trochę pojeździć, ale ogólnie, no, zajebiście. Ale jeden z ciekawszych chyba, z tych co byliśmy, tak jakby... Najtrudniejszy na pewno. No, najtrudniejszy, no. Ale jako amator, kurde, jakbyśmy tam pojechali, tak totalny laik, to kurde... Można się to no. Ja na przykład czułem, wiesz, jakbym... Pierwszy raz jeździ, tak naprawdę. Ja to nie mogę, a tam jak na Majorkę nawet jeździliśmy, tam ten, był tylko jeden taki piaszczysty zakręt, a tutaj wszystkie takie i nagle, kurde, musisz sobie się przełamać przed tym piachem i to wszystko, kurde, ogarnąć. Ale zajebiście, kurde, fajnie wyszło. Zdrowie, także my kończymy. Nie udało nam się wcześniej nagrać tego. Nie udało nam się zakończenia wcześniej nagrać. Już zostawiliśmy Konrada na chacie. A teraz jeszcze tak na spokojnie. Dzięki za dzisiaj. Jeśli ktoś z was widział siebie w odcinku, także zostawcie komentarz pod spodem. Napiszcie, że byliście wtedy, kiedy my lataliśmy. Napiszcie, w której minucie was widać. Dzięki za dzisiejszy vlog. Wpadajcie w komentarze. Nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach. No i wbijajcie na nasze pozostałe social media. Dzięki za dzisiaj. Elo.